Przechodzimy do głosowania w wniesionej propozycji autorów prawa pana Wójta. Głosujemy w tym pomieszczeniu jeszcze raz. Głosujemy w sprawie przyjęcia wniesionych autoprawek Wójta do projektu budżetu gminy Warto na 2019 rok. Baczyński Leszek. Białożyk Malita. Jaszczyńska Ciszewska Jelita. Kemelin Tomasz. Koliński Jarosław. Za. Łasów Mariusz. Za. Jechowiak Jarosław. Za. Zachowiak Wojciech. Za. Skibińska Magdalena. Za. Zachowiak Monika. Za. Szuman Mikołaj. Za. Szumanik Andrzej. Za. Wagner Anna. Blizmo Sławomir. Informuję, że na 14 radnych wzięli udział w głosowaniu i wszyscy za zatem autoprawki wniesione do projektu budżetu przez pana Wójta zostały przyjęte. Przechodzimy teraz do głosowania, nad uchwałą. Głosujemy nad uchwałą nr 3/15/2018 Rady Gminy Warto z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Warto na 2019 rok. Baczyński Leszek. Jestem za. Jałożyk Malita. Jestem za. Jaszyńska Ciszewska Edyta. Jestem za. Kemerlik Tomasz. Jestem za. Koliński Jarosław. Za. Łasów Mariusz. Za. Jechowiak Jarosław. Za. Ruchowiak Wojciech. Za. Skibińska Magdalena. Stachowiak Konika. Szuman Mikołaj. Jestem za. Szumanik Andrzej. Wagner Anna. Blizmo Sławomir. Dziękuję. Informuję, że na 14 radnych wszyscy są obecni. Wszyscy wzięli udział w głosowaniu. Wszyscy głosowali za. Tym samym uchwała nr 3/15/2018 Rady Gminy Warto z 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Warto na 2019 rok została przyjęta. Pierwsze się nie zgadzam, że to nie jest dla nas.
bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ja. Panie Skarski, chciałbym, czy mógłby Pani, że tak powiem, w stanie odpowiedzieć na to, na te zarzuty, które będzie powiedział Pan Wójt? To znaczy się, nie bardzo rozumiem te zarzuty, ponieważ dostałam i byłam poinformowana. Jeśli chodzi o bankowość internetową, jakkolwiek to nie nazwać, nie uczestniczymy, nie przekazujemy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną do banku przelewów, a wiąże się to z tym, że i tak mamy kasę otwartą, więc do banku pracownicy taki przelew zanosi. A z drugiej strony chodzi o to, że jeżeli jest bankowość internetowa w urzędzie, to musi być pracownik, który obsłuży tą bankowość internetową, a więc wydrukuje wyciąg, wydrukuje dokumenty, sprawdzi tego dokumenty i po prostu przekaże je jakby dalej do obróbki. Teraz robi to bank w ramach tej opłaty 20 zł za prowadzenie rachunku bankowego. Jest to też z drugiej strony tak jakby podwójne, znaczy sprawdzanie, ponieważ wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli pracownik, który wykonuje, wypisuje przelew, pomyli się na przykład w numerze konta, czy jakiś inna punkta, to na przykład bank to wyłapie i cofnie, znaczy nie pójdzie on dalej. Natomiast tutaj z drugiej strony jest to zależne przez pracownika, przyjmiemy z banku wyciąg bankowy wraz z dokumentami. Pracownik sprawdza, czy wszystkie dokumenty przez nas wystawione, bank zrealizował. Oczywiście, jeśli chodzi o bankowość internetową, jest to jakieś udogodnienie, ale są też, uważam, że nie jest to jakiś wielki błąd, czy też zacofanie naszego urzędu, że akurat z tego typu usługi banku nie korzystamy. Poza tym tutaj Pan Wójt, jak przyszedł, zaproponował wprowadzenie czytnika do kart i podjęliśmy kroki, żeby ten taki czytnik zaistniał. Do tej pory taki czytnik nie był wprowadzany, ponieważ nie było jakby zainteresowania petentów, jeśli chodzi o karty. Były po to pojęcie, myśmy pytali się z tego czasu, tutaj rok temu był pan, który proponował postawienie tego czytnika. I pytaliśmy się naszych mieszkańców, czy później płaci do kasy, czy zainteresowanie jest takie, czy jest taka potrzeba płacenia kartą. Były to jakby pojedynczo te dwie czy trzy osoby powiedziały, że gdyby było, to może tak. Natomiast proszę Państwa, zwrócić uwagę, że głównie do kasy przychodzą ludzie starsi. I oni raczej posługują się gotówką. Ja wiem, że jakby wchodzenie w bankowość, że w gotówkową płatność będziemy wchodzić, to jest uniknione. Stąd też nie czyniam jakichś przeszkód tego punktu, że mi się to zarzuca, że byłam przeciwna postawieniu czytnika karcińskiego. Nie, po prostu nie było tak jakby woli. Nie było takiego jakby polecenia, stąd też taki czytnik nie stanął. Jeżeli wyszła taka inicjatywa, w związku z tym, że jest teraz możliwość bezpłatnego postawienia tego czytnika, ponieważ rozpoczął się program Bezbudowa Polska, który będzie trwał do 2021 roku i za taki czytnik nie będzie trzeba nic płacić i za zainstalowanie jego, ponieważ na tą chwilę opłaca to jakby państwo, czyli ten program. Potem po tym 2021 roku no, będą tam opłaty za czytnik, no, ale to już jest jakaś sprawa przyszłości. Nie, nigdy na przykład nie powiedziałam, że nie róbmy tego, bo coś tam, bo coś tam. Jeśli chodzi o sprawę, poza tym nie widzę jakichś innych rzeczy, które wiązałyby się z mobilnością urzędu, jeśli chodzi o, nie wiem, przelewy robimy internetowo, wszystko w sensie przenosimy do tego,
robione bezgotówkowo. Wyprowadziliśmy jakby gotówkę z urzędu, bo jest to stosunkowo niebezpieczna, że w sensie rzecz taka, że przelewy, jeżeli tylko jest możliwość, robimy właśnie bezgotówkowo, natomiast nie płacimy gotówką w kasie. Stąd też wydaje mi się, że tutaj akurat nie jesteśmy jakoś do tyłu od innych urzędów. Nic więcej nie przychodzi, jeżeli Pan jeszcze jakieś w tym kwestii ma zarzucać, chętnie odpowiem, bo tylko te dwie rzeczy mi na tę chwilę przychodzą do głowy. Ponadto nie wiem, też ten zarzut prowadzenia rynku finansów nie bardzo rozumiem, bo to tak nie wiem, o co chodzi. Jeżeli proszę o jakieś te bardziej konkretne rzeczy, to może wtedy odpowiem, bo nie potrafię się odnieść. I bardzo wiem. Dziękuję bardzo. I dlatego dziwię się,
Pan obecnie miał taką potrzebę, żeby wiedzieć, ile środków na jakim rachunku, to wystarczyło mnie zapytać i to miałam przedstawione. Ja mogę teraz jechać do urzędu i przywieźć Państwu wyciągi bankowe, żeby Państwo chcą zobaczyć i Państwo zobaczą. Nie mam nic do ukrycia. Przecież ja tych środków nie wezmę, to Państwo dysponują tymi środkami i tak jak było mówione, tak rozdysponowane są. Płatności są realizowane. Proszę Państwa, tak jak Pan mówi, że jest jeszcze jedna chwila. Na tym rachunku czekały środki na drogę. 118 tysięcy, które przyszło z Urzędu Marszałkowskiego, zostały po prostu przerzucone na tamte rachunki, żeby przypadkiem nie były wydane. Bo wie Państwo, wydać się jest łatwo. W sensie takim, że się po prostu, no i są potrzeby, wydajemy. Ale jeżeli mamy je jakby zablokowane po to, że wiemy, że jeżeli nie zrealizujemy, musimy je oddać, to potem gdyby wyszło tak, że jeśli się zablokował, bo może tak być, że coś za dużo wyda się nawet o 10 tysięcy, to potem trzeba te 10 tysięcy zebrać. Te środki wszystkie były dostępne w każdej chwili, informacja była dostępna, więc dziwi mnie to, że tutaj w ten sposób Pan swój podchodzi. Ale ma prawo. Dziękuję Pani Sekretarz. Ja mam takie pytanie odnośnie tych środków. Czy rozumiem, że na jednym rachunku mamy środki niewykorzystane, przeznaczone na drogę, które musimy oddać? To już jest pewne. Już oddaliśmy. Już oddaliśmy, dobrze. A te wolne środki, orientuje się Pani, jaka tam jest kwota? To znaczy się tak, no jeszcze byśmy nie zapłacili, jeszcze nie zapłaciliśmy do końca za oczyszczalnię. 66 tysięcy jest zapłacone, a 30 jeszcze będzie płacone, więc to na pewno będzie tych środków. To musiałam wrócić, żebyśmy robili, bo tak nie pamiętam na pamięć, ale na pewno jest faktura 30 tysięcy się czeka na, jeśli chodzi o oczyszczalnię, do zapłaty. Zapłacone zostały już wszystkie, albo jedna wpłynęła faktura ostatnia za 500 centralnego ogrzewania i za te podłączenia. Mamy chyba 14 tysięcy. No, trudno mi tak z Waszą powiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, też jest tak, że jak wpływa nam subwencja oświatowa w grudniu, na styczeń, to też dla bezpieczeństwa po prostu skreślamy rachunek, jak powiedzmy, jak pomocniczy nasz przesuwamy, żeby jej nie wydać, by nie wolno żyć, gdybyśmy ją ruszyli. To jest dyscyplina finansów publicznych. A w momencie, kiedy się na przykład zwraca na środki z dotacji, to my musimy wrócić do Urzędu Wojewódzkiego. Więc może się zdarzyć, że zabraknie tych pieniędzy i co wtedy? To jest po prostu dla bezpieczeństwa. Rozumiem, że te środki są w trzecie. Tak, proszę Państwa, mogę Państwu
taki wniosek może zostać złożony przez wójta w trakcie trwania sesji. Nawet nie musi on zostać złożony w momencie ustalania. Mogę dokończyć? Nie musi on zostać nawet składany w momencie ustalania początku obrad. On może nawet w trakcie sesji zostać złożony. Musi zostać rozpatrzony. I nawet nie musi być pisemny, może być wniosek. Przepraszam bardzo, mógł Pan opowiedzieć się przeciwko przyjęciu porządku obrad. Skoro przyjął Pan porządek obrad, zatem procedujemy zgodnie z porządkiem obrad, a jednym z punktów jest głosowanie nad proponowaną uchwałą. Dobrze. Jeszcze raz Pan Radny Tomasz. Może tak, ja akurat może bym też kierował tego pytania, na to chciałbym, że nie rozpoczął na podstawie, rozumiem, że tutaj będzie nas rozmowa. Ja bym się chciał tylko odnieść. Nie jest to pytanie, chciałbym się tylko odnieść do tej sytuacji, w której się obecnie znaleźliśmy. Szanowni Państwo, koledzy, koledzy radni, oceną pracy Pani Skarbnik jest coroczne wystawienie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Głosowaliśmy przed chwileczką nad budżetem, gdzie doskonale Państwo wiedzą, że opinia była pozytywna. Przyznaję również, że z racji też czasu, który tutaj spędziłem, nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek była to opinia inna jak pozytywna. Przyznaję, że mieliśmy budżety bardzo trudne, aczkolwiek zawsze nam się spinały. I wielu z Państwa doskonale o tym wie, że ta praca też w pewnym sensie rzutowała na Państwa pracę, na Państwa funkcje, które się obecnie zajmują. I w tym momencie rzucam taką wątpliwość ku temu i zastanowienie się nad tym głosem. Każdy z nas ma jeden głos i myślę, że robi to z takim sumieniem własnym. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ja może nie chciałbym wprowadzać jakiejś takiej atmosfery zagorzałej dyskusji. Chciałbym się odnieść po prostu do słów kolegi Tomka, bo mógłbym wiele rzeczy powiedzieć, zarzucić, ale przypominam sobie dokładnie jak rok temu na sesji świątecznej pieniążki sołeckie były po prostu w przeciągu 5 minut rozdysponowane na budowę hydroforni, która nie została wyremontowana. Państwo o tym wiedzą. Na końcówce naszej ostatniej kadencji ta sytuacja bardzo mnie uderzyła, bo walczyłem też o drogę Dąbrowskiego, z której jestem między innymi radnym. Później walczyliśmy o wodę dla mieszkańców, gdzie padło wiele heroicznych sformułowań, że najważniejsza jest woda, że przecież nie droga, a potem ta hydroforma nie została wyremontowana, a my dowiadujemy się o tym dopiero w listopadzie. Wydaje mi się, że jeżeli, nie wiem, wyobraźmy sobie siebie na miejscu skarbnika gminy, poinformowałbym radnych o takiej sytuacji. Potem zostaliśmy poinformowani, że nie skumulowała się cała suma, ponieważ nie zostały sprzedane niektóre nieruchomości, rozumiem. Że była skumulowana tylko kwota 45 tysięcy w okolicach kwietnia, gdzie w maju mieliśmy podsumowanie połowy budżetu, też nie zostaliśmy o tym poinformowani. Moglibyśmy znaleźć pieniążki, żeby wyremontować chociaż część albo w jakikolwiek sposób uratować hydrofornię, a w tym momencie ktoś po prostu, nie wiem, zaniedbując sytuację, znaczy przedstawiając sytuację w grudniu 2017 roku, że za chwilę możemy nie mieć wody, mija rok i w zasadzie siedzimy na tykającej bombie. A co jeśli wtedy by, nie wiem, w listopadzie te zbiorniki by nie wytrzymały i tej wody by nie było? Przepraszam, dla mnie taka sytuacja jest niedopuszczalna, skoro podjęliśmy decyzję, blokujemy fundusze sołeckie, zabieramy pieniążki, bo remontujemy drogi i potem zmieniamy decyzję rzutem na taśmę w 5 minut, że ratujemy hydrofornię, tak? A ta hydrofornia nie jest robiona przez rok czasu, bo nie spłynęły wszystkie środki. Ale gdyby to były fundusze sołeckie i sołtysi by powiedzieli sobie, ja chcę
skarbnika nas poinformować. No, może, ja może przypomnę, że pani skarbnik mówiła przed chwilą, że mamy osobne konta, na których pieniądze są po to, żeby ich nie wydawać. To wnoszę z wypowiedzi pana Mikołaja. Skoro pieniądze zostały celowo przeniesione na remont mikrofonii, to powinno one zostać zabezpieczone, tak żeby nie rozeszły się na inne wydatki. Ale bardzo proszę panią skarbnik. Ja powiem to tyle, że w momencie, w grudniu 2017 roku my nie widzieliśmy jeszcze, jaka będzie nadwyżka i ta, w momencie, kiedy ta nadwyżka została wykonana w tym lasu, tą nadwyżkę państwo rozdysponowali na remont środków, na remont dróg. Tutaj nie zgodzę się z panem, że nie mówiłam o tym, że nie są, nie jest robiona drukownia, ponieważ dostali państwo półroczne sprawozdanie, w którym było wykazane, że drukownia jako inwestycja nie jest realizowana. Również mówiłam państwu, że w budżecie, w finansach publicznych funkcjonują pewne zasady i dochody bieżące muszą się co najmniej równać wydatkom bieżącym. Hydrofobia jako hydrofobia to jest inwestycja, są to wydatki majątkowe. Natomiast remont dróg jest to wydatek bieżący. Poza tym dopuszcza ustawa o finansach publicznych przekroczenie dochodów bieżących przez wydatki bieżące tylko i wyłącznie o wolne środki. Jeżeli wezmą państwo sobie ustawę o finansach publicznych, to po jednej stronie są dochody bieżące, po drugiej stronie są wydatki bieżące i dopuszcza ona, że te wydatki bieżące mogą przewyższać dochody bieżące o wolne środki. Jeżeli byśmy jakby te środki w jakiś sposób, nie wyższali, nie wyższali w finansach publicznych, musi być ta równowaga. Jeżeli jej nie będzie, to państwo dostaną zarzut o złym wykonaniu budżetu, że wuj skarbnik dopuści do tego, że dochody bieżące z wydatkami są się nie stykają. Mieli państwo przedstawiony projekt, półroczną analizę i jak sobie dobrze przypominam, nie padło żadne pytanie na temat hydrofobii, natomiast omawiane było. Mówiłam, że nie zostało zrealizowane. Dlaczego? Że nie są moje środki, że nie ma jeszcze przetargów. To, co żeśmy mogli, jak pan mówi, że wiem, jak to pan wytłumaczy, bo pan myśli, że jak są środki na przykład na dusze sołeckie, to one po prostu nazwiane są, położone na najwyższym kwestii i czekają. Nie. To są środki, które spłyną. Proszę państwa, tak jak was tłumaczyłam, są teraz wpisane w fundusze sołeckie. Wpisane są w fundusze sołeckie i fundusze sołeckie są takimi funduszami, które muszą być zrobione. I jeżeli na przykład nie wpłynie na podatek, który żeśmy założyli, powiedzmy 300 tysięcy, a wydatki sołeckie właśnie z tych będą realizowane, to będziemy musieli ciąć budżet i nie zrobimy remontu dróg, nie kupimy kamienia, nie zrealizujemy tej autopoprawki 10 tysięcy gruzu, bo będziemy musieli zrobić to, co sołtysi zapisali w swoich funduszach sołeckich. I czy to się państwu podoba, czy nie, to będzie zarzut i będzie dyscyplina finansów publicznych. To nie jest tak, że zbiera się pieniądze, że wpływają podatki, na przykład pierwsza rata i później 100%. Nie wpływa 100%. Wpływa 40-50% z tej raty, a wydatki idą, czyli ogrzewanie, energia elektryczna, to wszystko trzeba płacić. Za śmieci trzeba płacić. Czy państwo wiedzą, że śmieci też są płacone w całości? Przecież to jest tak, że gdybyśmy mogli tak zrobić, że to, co zbieramy z wody, wkładamy na wodę, bo tylko mamy wodę, nie ma żadnego problemu. Natomiast niech państwo zauważą, że zbieramy za wodę, na wodzie są również zaległości i jeżeli jest podatku ma więcej, a jeszcze zapłacenie na przykład za wodę na taką
dwa lata te drogi były remontowane, trzeciego roku miało zabraknąć nam wody, bo za chwilę wybuchnie nam hydrofonia, co się nie stało. I tak jak w dwóch poprzednich latach te pieniążki się skumulowały i te wszystkie inwestycje zostały wykonane, tak w trzecim roku nie zostało, te pieniądze się nie znalazły, nie próbowaliśmy ich szukać. Nie przypominam sobie, żebyśmy w połowie zostali poinformowani, że hydrofonia nie jest jeszcze realizowana, ponieważ nie ma wszystkich środków, bo raczej wtedy już byśmy reagowali. I ja rozumiem, co pani mi tłumaczy, ale nie o to mi chodzi. Ja wiem, że to nie jest tak samo jak z funduszami sojeckimi, bo już to, o tym rozmawialiśmy na dwóch komisjach, na sesji, tylko chodzi mi po prostu o tą umowę dżentelmeńską, którą złożyliśmy z sołtysem. Przez dwa lata się wywiązywaliśmy, z trzeciego roku się nie związaliśmy, a informacja o tym, zresztą można sobie obejrzeć nagrania z sesji, że to no nie tak powinno wyglądać, według mnie. No te pieniążki, te, no hydrofornia, no to przecież, tak jak ja powiedziałem od razu, można było zrezygnować z dożyny, gdybyśmy wiedzieli, można było zrezygnować, nie wiem, z nagły, z czegokolwiek, z innych mniejszych inwestycji pozbierać je, skoro mieliśmy w grudniu 2017 roku groźbę tego, że zabraknie nam wody. Ale powiedz tak, pan mówi, że mieliśmy w 2017 roku w grudniu groźbę. A wie pan, kiedy się dowiedział o tej groźbie? Tak jak pan, na sesji grudniowej. Ja o tym nie wiedziałam. Ale ja nie mam takiej pretensji, bo my tak samo byliśmy zaskoczeni. No, no tak, tylko pan uważa, że ja wszystko wiedziałam i nie dałam pieniędzy na to. Odniosłem się do tego, że w przeciągu roku 2018 roku, dopiero pod koniec tego roku dostaliśmy informację, dlaczego, że w ogóle hydrofonia nie jest wyremontowana i dlaczego. I to było na zasadzie powiedziane, no bo nie było pieniędzy i sytuacja jest okej. A to nie chodziło o drogę asfaltową, to nie chodziło o chodnik po lampę, to chodziło o wodę. I jak gdybym pozbierał te wszystkie piękne słowa, które padły w 2017 roku na grudniowej sesji i przedstawił je w listopadzie, to by było to samo. Przecież woda jest najważniejsza, będziemy dowozić beczkami te wody, po co robić asfalt, skoro można, przecież ludzie nie będą mieli co pić. Ja to mam do dzisiaj w głowie, cały czas to pamiętam, nawet pochwaliłem się, przeszedłem się do urzędu gminy, odsłuchałem sobie tą sesję. Ale dobrze, odsłuchałem całą sesję. Tak samo pan słucha w tej sesji jak ja. I chodzi mi o to, że w roku 2018, jeżeli bym widział, że jest tak ważna inwestycja dla mojej gminy, i nie ma jeszcze środków, biłbym na alarm. Dobrze. A widział pan kosztorys tej inwestycji? Kosztorysu nie widziałem, bo nie mam dostępu do kosztorysu inwestycji. Ja też nie. Widział pan kosztorysu? Ale rozmawialiśmy z panem Wojtkiem. Pan Wojtek twierdził, że taka inwestycja za 90 tysięcy mogła powstać i tyle pieniążków było zabezpieczone. Ale planie, tak? Czy pan widział kosztorys tej inwestycji? Czy pan wie, co miał bo ja to nie powiem, nie wiem, proszę państwa. Zaczynając dyskusję, czy pieniądze były zabezpieczone, czy nie były zabezpieczone na tą inwestycję? Na tą inwestycję pieniądze zostały przesunięte z inwestycji drogi. A inwestycje robimy jak sprzedaż majątek, bo nie wyciągamy tych bieżących pieniędzy, ponieważ może to spowodować, że nie będziemy mieli na wypadek. Więc taka była polityka pana wójta i to chyba nie jest nic złego według mnie. Bo nie można na przykład, zaraz. Przed chwilą było mówione, że pieniądze, które miałeś na sołectwa, nie zostały przekazane na sołectwa, a teraz nie. Pani mówi, że te pieniądze miały być zwykłe. Nie, proszę państwa, nie było funduszy sołeckich. Nie zostały przeniesione, tak? Nie było. Nie. Nie było funduszy sołeckich. Proszę sobie. Ja tak widziałem, że fundusze sołeckie były, to że pieniądze. Ja nie powiedziałem, że fundusze sołeckie były w tym roku, tylko że pieniądze, które docelowo byłyby wydatkowane na fundusze sołeckie, zostały przeznaczone na remont hydrofonii. Na tak. Tak? Nie, czyli... Fundusze sołeckie, one idą również na drogi i
z tej drogi, powiedzmy, myśmy założyli, że do drogi Sfery Natura dołożymy 100 tysięcy, dostaniemy od marszałka 118 czy 116 i zrobimy tą drogę ekspresową. Ale to wszystko było na takiej zasadzie, że jak zbierzemy pieniążki, jak będą, to jeszcze ta droga będzie robiona, więc było po prostu przesunięta inwestycja. Te pieniądze nie leżały gdzieś na boku, nie czekały. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy tutaj słowo przeciw słowu, nie będziemy drążyć. Czy ktoś chciałby jeszcze dodać głos? Sprawy. Wolno nam ich nawet wyksięgować. Nie ruszy ich na nasze polecenie.
chyba że zrobimy zapłatę do urzędu skarbowego VAT-u i wtedy bank nam to przeciwuje do urzędu skarbowego. Także proszę bardzo, mogą Państwo dzwonić do Pani Dyrektor, do obsługujących bank, żeby Państwo zamknęli ten. Przeciw. Rogowiak Wojciech. Przeciw. Stawa.
obecny skład rady składa się z 13 radnych. 10 osób głosowało za odrzuceniem wniosku, 3 osoby głosowały za przyjęciem wniosku. Wobec tego informuję, że wniosek pana radnego Tomasza Konerlinga o sprawdzenie wszystkich kont bankowych Urzędu Gminy Bawi pod kątem celowości posiadania oraz deponowanych na nich środków pieniężnych został odrzucony. Zatwierdzenia
Waszyński Leszek. Białożyk Marita. Gaszyńska Cieszyńska Edyta. Kemerlin Tomasz. Koliński Jarosław. Łasów Mariusz. Piechowiak Radosław. Za. Rochowiak Wojciech. Za. Skibińska Maksa. Przepraszam. Stachowiak Monika. Za. Szuman Mikołaj. Za. Szymanik Andrzej. Za. Wartek Anna. Za. Wisław Pawłowin. Jestem za. Informuję, iż na 13 obecnych radnych wszyscy oddali głos za przyjęciem. Zatem uchwała nr 3/2018 Rady Gminy Bachno z dnia 22 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bachno na rok 2019 została przyjęta. W kolejnym punkcie będziemy głosować nad podjęciem uchwały nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Czy są jakieś pytania, uwagi? Tak?
uchwały nr 3/18/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej komisji Rady na 2019 rok. Takie plany komisji powinniście Państwo wszyscy otrzymać. Czy są jakieś pytania? No właśnie powtarzam pytanie, że nie ma. Którego planu nie ma? Stałej komisji. Ani jednego nominują, tak? Trzy. Finansowa, samorządowa i skargi wniosków. Stałe są dwie. Skargi wniosków to jest jedno. I plan pracy komisji skargi wniosków. Panie przewodniczący, stałych komisji. Plan stałych komisji. Czyli? Nie ma. Nie zapraszam. Poproszę przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie planu na rok 2019. Czyli ten plan. Plan pracy komisji był przedstawiony na ostatniej wspólnej komisji. Tam były oczywiście na wniosek radnych ustawione dwa punkty w lutym i kwietniu. Ja ten plan dzisiaj przesłałem do Urzędu Gminy. Z pewną też korektą. Nie wiem, dlaczego nie został przygotowany. Ja nie mam i składa pan wniosek formalny? Tak. Nie mam materiału. Proszę zwrócić na panie Andrzeju, ale na komisji mieliśmy ten plan i rozmawialiśmy o nich i zrobiliśmy w zasadzie dwie zmiany. To nie rozumiem, dlaczego pan teraz, jeżeli nie ma pan tego przed sobą, to nie możemy głosować. Możemy to odczytać, ale to dwa dni temu rozmawialiśmy na temat tego planu. Panie Andrzeju, ma pan plan? Nie ma. Ma tylko radę. Panie mikrofonie, pan Andrzej ma prawo do złożenia wniosku. Jak najbardziej będziemy się nie zajmować. Proszę tylko o sprecyzowanie wniosku formalnego. Tak. Ale proszę o sprecyzowanie wniosku, bo ja muszę go zapisać, potem odczytam. Ja wniosek o uchylenie naszych od dziś, od ziemi, dzisiaj ta uchwała nie była poziomna, żeby nie ma planu pracy. Wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji. Może być? Może być. Dobrze. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek pana radnego Andrzeja Szymanika o wysłanie projektu uchwały nr 3/19/2018 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej komisji rady na 2019 rok do komisji. Baczyński Leszek. Jestem za. Jałosz Marita. Waszyńska Ciszewska Edyta. Kamernik Tomasz. Za. Koliński Jarosław. Za. Łasów Mariusz. Za. Piechowiak Radosław. Za. Rochunek Wojciech. Za. Stanisław. Za. Szuman Mikołaj. Za. Szymanik Andrzej. Za. Wagner Anna. Wisłosław Ogień. Nad przyjęciem wniosku wzięło udział 13 obecnych radnych. Wszyscy głosowali za. Zatem wniosek pana radnego Andrzeja Szymanika o wysłanie projektu uchwały nr 3/19/2018 Rady Gminy Wapno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej komisji rady na 2019 rok do komisji został przyjęty. Tym samym nie będziemy dzisiaj podejmować uchwały w tej sprawie.
interpelacje i zapytania zgodnie z nową ustawą nie ma takiej możliwości. Tylko pisanie. Czy ktoś ma interpelacje lub zapytania? Nie widzę więcej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos. Mam taki wniosek, aby protokoły z dzisiejszej sesji były szczegółowo wyszczególnione zarzuty wobec pani skarbnika oraz kolegi dotyczące funduszy sołeckich i odnośnie tych kont, o których tutaj mówiliśmy.
i także przed wiosnie w tym roku było czytane, też specjalne wydanie na narodowe czytanie i też podpis przez parę prezydentów, jednym tam dwa, więc w tym czasie w styczniu, tak.